Oliwia, jak ty w ogóle się czujesz w tym show biznesie? No bo jest ogromne zainteresowanie twoją osobą, nie oszukujmy się, tak? Wywiady, ścianki i tak dalej. A myślę, że po pierwszej edycji, a właściwie po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami, no to już w ogóle się zacznie. Podoba ci się taki szał? No szczerze mówiąc, dopiero się przyzwyczajam do tego wszystkiego. Jest to dla mnie nowość i trochę to jest dla mnie stresujące, no bo jednak to wszystko jest dla mnie nowe i też nowe doświadczenie, więc... ale ogólnie no dobrze się czuję. No i jako dziecko ja byłam z mamą gdzieś tam rzucana na te wszystkie rzucana w ten show biznes, tak można nazwać, więc jestem przyzwyczajona. A czy będziesz tam występowała? Słuchaj, muszę zadać to pytanie, jako singielka czy nie? Raczej tak. Raczej? Raczej tak. Nie wiem, zobaczymy. No raczej na pewno. Słuchaj, a jak reagujesz na te wszystkie na przykład doniesienia i romanse tutaj z partnerem tanecznym Kingi Sawczuk? Z panem Jakubem. Panem. Tak. Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o Kubę, to mamy dobrą relację i dobrze tego dojemy, ale nie, to się raczej nie przerodzi w nic z głębszego, zwykła... Nie, nie o to chodzi, po prostu tak, po prostu zwykła przyjacielska relacja bez jakichś tam większych uniesień miłosnych, no wolno nazwać. Okej, to gdybyś teraz mogła sobie na przykład wybrać takiego idealnego faceta dla siebie, jakie powinien mieć cechy zewnętrzne i wewnętrzne? No i w ogóle co jest ważniejsze według ciebie, czy ten wygląd zewnętrzny, czy raczej to wnętrze? No szczerze mówiąc to raczej to, co ma w środku i jakimi wartościami się... Jakby jakie wartości mu towarzyszą podczas, znaczy ogólnie jakie to wartości mu towarzyszą i bardziej wnętrze generalnie. Dobra, czyli jakie musi być to wnętrze? No musi być na pewno szczery, to przede wszystkim, lojalny, mądry, miły, sympatyczny, takie podstawowe raczej, no.